Wszyscy powtarzają, że sprawa jest bardzo męcząca. Ja to potwierdzam. Wiem, o czym mówią. To męczy. Ale chyba jeszcze bardziej męczy patrzenie na ten bałagan. Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania, sprzątając las. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody i zasubskrybuj kanał. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy na poznańskich Naramowicach, które sprzątamy w ramach akcji Wiosenne Porządki zorganizowanej przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Radę Osiedla Naramowice. Jestem tutaj dzisiaj, żeby po pierwsze pomóc w tej akcji i troszeczkę rozpropagować dobre leśne postawy, ale po drugie po to, żeby zapytać w sądzie ulicznej o to, dlaczego sprzątamy lasy. Co nas motywuje do tego, żeby sprzątać naszą zieloną okolicę. Także słuchajcie, będzie ciekawie. Mam nadzieję, że trochę tych motywacji odnajdziemy. Dlatego, że trzeba oczyścić park, bo śmieci są szkodliwe dla naszej planety. Żeby nam się dobrze żyło i żeby nie śmierdziało. No bo matura, bo święta mogą to zjeść i mogą się otruć. Dlatego to sprzątamy. A co dzisiaj posprzątałeś? Butelkę. I na przykład kawałek trefna. Dlaczego jeszcze sprzątamy świat? Żeby zwierzęta nie chorowały. Świetnie. Mogą niektóre mogą rośliny i rzeczy się otruć. Dlatego sprzątamy. Dobrze, tak jest, super, jeszcze wyżej. A powiedz, dlaczego sprzątasz? Dlatego, żeby chronić świat. Zwierzęta w oceanie mogą to pąknąć. A ja znalazłem światło od samochodu. O matko, i to się powinno tutaj znaleźć, czy nie? Nie. Jestem poznaniakiem od urodzenia i kiedyś w Poznaniu było takie jedno bardzo fajne hasło: porządek musi być. Widzimy bardzo, jak czysty jest las, jest świeże powietrze i czysta woda. I dlatego staramy się zbierać wszystkie śmieci, które spotkamy na spacerze. Dlaczego to mam chwycić? Może pani chwycić, tak delikatnie, bliżej buzi. Bliżej, dlaczego sprzątam gaz? No najprostsza odpowiedź, żeby było czysto po prostu, żeby przyjemniej było spacerować. No nie wiem, jak określić, no te papieżyśka, te setki butelek i tak dalej. No przechodząc nie mogę na to patrzeć po prostu. A młodzież jest taka obojętna na to wszystko. No to Mikołaj kazał powiedzieć, dlaczego sprzątamy. No to ja sprzątam. Nie, całkiem poważnie, ponieważ kocham naturę. Wypoczywam zawsze na łonie natury, a mieszkam tutaj i to jest dla mnie ważne, żeby było czysto i żeby można było spędzać czas a w czystym lesie, na czystych łąkach i się tym rozkoszować i słuchać ćwierkania ptaków. Pięknie. Dzisiaj sprzątam las, bo to jest super zabawa. Wyszliśmy z firmą, z ludźmi z firmy. To jest fajna integracja, gdzieś tam można się poznać poza takim tradycyjnym miejscem pracy. Także polecam taką godzinkę, gdzieś tam jako przerwę, żeby się poruszać od komputera. To super, naprawdę. Dlaczego sprzątam? Bo mnie denerwuje bałagan. Burdel, gemela po poznańsku i tutaj mamy biuro i z okna widzę wszystkie te śmieci. I po prostu jest to irytujące, więc trzeba wziąć się samemu za robotę i zrobić to. To jest ciężkie, to jest kurczę ciężkie. Wynosimy kolejne wory. O proszę, a to jeszcze nie wszystko. Po prostu mnie to denerwuje. Jak miałam psa, pamiętam, chodziłam sobie podobnymi ścieżkami, po prostu mój pies brał wszystko i po prostu to zjadał dla bezpieczeństwa, ale też mojego, bo
w okresie COVID, gdzie nie mogliśmy wychodzić, więc tylko lasy zostały nam jakby wolne, to po prostu niemiło się szło, jak co chwilę butelka, puszka czy coś, no i po prostu sprzątam tu teraz ten teren, żeby ludzie nie mieli takich problemów, jakie mnie spotkały. Myślę, że jest to nasz wspólny obowiązek, ponieważ jest to nasze wspólne dobro i każdy z nas powinien się zatroszczyć o to, żeby żyło nam się lepiej w tym świecie. Nam i kolejnym pokoleniom, naszym dzieciom, wnukom. Także uważam, że to jest bardzo ważne. Akcja zakończona pełnym sukcesem. Zebraliśmy mnóstwo worków śmieci, które czekają teraz na odbiór przez odpowiednie służby, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że poznaliśmy nieco lepiej motywację osób, które zakładają rękawiczki i idą sprzątać, bo przecież nikt im za to nie płaci. Robią to tylko i wyłącznie z powodów wewnętrznej motywacji, wewnętrznej motywowani do tego, o czym się właśnie przekonaliśmy. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka i do wsparcia tego, co robię poprzez portal Bike of E2. Do zobaczyska tym lasem.